Cześć. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, dlaczego warto przebywać z samym sobą, dlaczego warto gospodarować taki czas dla siebie. Opowiem Ci, co on mi daje i postaram się właśnie Ciebie przekonać, że ma to sens. Dlatego serdecznie Cię zapraszam. Dla mnie priorytetem każdego tygodnia jest wygospodarowanie kilku godzin na przebywanie właśnie samemu ze sobą. Jest to dla mnie bardzo owocny czas, dużo się wtedy inspiruję, dużo powstaje pomysłów w mojej głowie, które później realizuję. Bardzo to doceniłem, ponieważ kilka lat temu w ogóle nie brałem tego pod uwagę, a dziś tak bardzo to pielęgnuję, że nie wyobrażam sobie takiego czasu, już nie mówię w przeciągu tygodnia, ale nawet w ciągu dnia. Zawsze, ale to zawsze taki czas znajduję. Wręcz staram się go zaplanować, bo wiem, ile później mi to odpłaci, ile to mi da. Kiedyś wspomniałem, że dla mnie takim bardzo ważnym momentem, kiedy mam coś do przemyślenia, jakiś problem do rozwiązania, jest bieganie, kiedy zakładam buty i wychodzę z domu. Ale jest to również czas, kiedy wychodzę na spacer, czy to do parku, czy po mieście, czy nad jezioro. Ważne, że muszę być wtedy sam ze swoimi myślami. Nie staram się jakoś tak bardzo skupiać na nich. Wręcz uwierzcie, że podczas takiego spaceru odpowiedzi przychodzą same. Jest to dla mnie coś nowego, coś wspaniałego i w ogóle kiedyś nie brałem tego pod uwagę, ale od kiedy zauważyłem właśnie taką moc tego, po prostu to praktykuję, to u mnie się sprawdza i oczywiście polecam każdemu. Dla mnie najcenniejszym czasem jest czas spędzony w naturze, co możecie to zaobserwować u mnie. I bardzo dużo temu poświęcam. Odnalazłem w tym szczęście, spokój i przede wszystkim rozluźnienie po dniu w pracy, po natłoku wszystkich spraw. Chociaż często też właśnie w ciągu dnia, żeby odsapnąć, wyłączyć się na chwilę, zebrać energię. Idę wtedy do natury, bo oddaje mi tą energię. Dlatego jest to takie ważne w moim życiu. Bardzo często również w ciągu dnia podczas pracy korzystam z tego i odchodzę od komputera. Wyłączam telefon, wyłączam wszystkie powiadomienia. Po prostu albo wychodzę na spacer, albo idę do innego pokoju. Zamykam oczy i po prostu nic nie robię. Skupiam się na oddychaniu i to mi też pomaga. Jestem człowiekiem, który szuka różnych rozwiązań. Dużo praktykuję. Jeśli coś zobaczę, staram się to wprowadzić do swojego życia, ale to zawsze coś modyfikuję, coś dostosowuję do siebie właśnie. Nie lubię takiego narzucania czegokolwiek, że żeby załóżmy medytować, musisz usiąść w pozycji lotosu, zamknąć oczy i siedzieć tak przez 3 godziny. Nie. Dla mnie medytacją bardzo często jest właśnie wyjście na spacer, wyciszenie totalnie myśli. Dlatego mówię też, bardzo ważne, żeby takie metody oczywiście czerpać, ale też sprawdzać na sobie, jak to na Was działa i cały czas modyfikujcie to. To polecam, sam tak robię i
i bardzo dobrze na mnie wpływa. No tak, Grzesiek, ale co ty gadasz? Ale skąd taki czas gospodarować w ciągu dnia? No dobra, ty sobie możesz na to pozwolić, ale ja przecież wstaję o 6, o 7 już jestem w pracy, później siedzę 8 godzin i pracuję. Nie mam na to czasu. Uwierzcie, kiedyś właśnie też tak mi się wydawało, ale kiedy planowałem takie chwile, często gęsto przed pracą, również popołudniami czy wieczorami, zobaczyłem, że to tylko bardzo czyste wymówki. I no tak, dzisiaj sobie mogę na to pozwolić, ale zawsze tak chciałem, żeby to tak wyglądało. Dlatego bardzo teraz to doceniam, ale jest to wykonalne dla każdego i naprawdę polecam sobie organizować, planować taki czas, wręcz nie do ruszenia, czy to dla ciebie, czy kogoś innego, twardo i stanowczo powiedzieć sobie, ta godzina jest tylko dla mnie i po prostu z niej czerpać. Bardzo często też mówię o mojej samoocenie, którą przeprowadzam raz w tygodniu. Jest to zawsze na weekend, zazwyczaj sobota. To jest mój taki dzień, termin, dobry na to czas. Dlatego ty również możesz takie coś u siebie zastosować. I dla mnie moja samoocena polega na tym, że siadam z moim dziennikiem, notatnikiem, i zastanawiam się nad tym, jak minął poprzedni tydzień. Zastanawiam się nad swoimi zachowaniami, emocjami, nad decyzjami, czy coś mogę zmienić na przyszłość. W tym po prostu zacząłem dużo zauważać i obserwować siebie, nawet tak z boku. I bardzo dużą też ma to moc w rozwoju, po prostu zauważanie swoich emocji, w ogóle siebie, i bardzo, bardzo duży nacisk kładę sam dla siebie, żeby tą samoocenę raz w tygodniu wykonywać. Dla mnie ona jest takim drogowskazem, czy w dobrym kierunku idę, zmierzam, czy moje założenia, moje plany idą zgodnie właśnie z moimi tutaj założeniami, czy coś muszę wprowadzić, zmienić, nad czymś pracować więcej. I dlatego właśnie ta samoocena jest taka ważna w moim życiu. Ekspozycja na zimno, wycieczki rowerowe w samotności, długie spacery, to wszystko na początku testowałem, praktykowałem, wprowadzałem do tego swój jakiś element, brałem ze sobą książkę, właśnie dziennik praktycznie jest ze mną zawsze, żeby właśnie móc to zapisywać. Dlatego naprawdę polecam eksperymentować. Dużo czytaj, dużo czerp z internetu, ale przetwarzaj to wszystko na swoje potrzeby. Nie narzucaj, nie pozwólcie narzucić sobie, że tak jest dobrze, nie ma innego rozwiązania. Czerpcie pomysły, z jednego weźmiecie część, większą, z drugiego mniejszą, ale to wszystko poskłada się coś waszego. Będzie to bardzo indywidualne, niedostępne dla kogoś innego, ale na was będzie to miało wpływ, to wam będzie pomagało i to was będzie rozwijało przede wszystkim. Dlatego bardzo duży tutaj nacisk kładę na takie indywidualne podejście do każdego z tematów. Moim bardzo dużym błędem, niestety też powtarzalnym, ale zauważam to i pracuję nad tym cały czas, jest narzucanie na siebie presji. Jeśli coś sobie wymyślę, jakąś właśnie taką praktykę, która pomoże mi w moim rozwoju,
to trzymam się na początku właśnie w takich sztywnych ramach. Czyli jak ktoś mi coś powiedział, że tak jest dobrze, że tylko tak trzeba to robić, no to jeśli mi nie wychodziło właśnie to, to czułem taką frustrację, że to mi nie wychodzi, że to jest bez sensu i to właśnie gubiło mnie i tu Cię przed tym przestrzegam już na samym początku. Dlatego nie warto zamykać się w jakiekolwiek ramy. Dlatego, żeby się rozwijać, twórzcie i kreujcie dla siebie przestrzeń i czas, w którym Wy będziecie czuli się komfortowo i w którym będziecie odnajdywać rozwiązania na swoje potrzeby, przemyślenia, problemy. Na koniec powiem Wam, co u mnie działa najczęściej, co praktykuję i co przynosi ogromne rezultaty i nigdy nie zamykam się na nowe. Jeśli coś mi wpadnie do głowy, o czymś przeczytam, u kogoś coś zauważę, od razu wprowadzam to do swojego życia i dostosowuję do siebie. A więc na pewno jest to kontakt z naturą, przebywanie w naturze. Na pewno jest to ekspozycja na zimno i moje kąpiele w jeziorze. Uwielbiam. Jest to kawa w ciągu dnia na spacerze. Są to spacery przede wszystkim właśnie w ciągu dnia, w ciągu pracy. Jest to również medytacja, po mojemu medytacja. Co jeszcze? Jest to wycieczka rowerowa z książką, z kawą w plecaku. Jest to leżenie na kanapie w ciszy przez kilka minut w ciągu dnia. No i oczywiście, albo i nawet przede wszystkim, jest to moja samoocena, której poświęcam mnóstwo czasu właśnie na taką obserwację siebie, swoich zachowań i swoich emocji. I tu właśnie jej nadaję najwięcej wartości i ją bardzo pielęgnuję. I to tyle. Dziś taki luźniejszy odcinek. Bardzo chciałem go nagrać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że coś wyniesiesz dla siebie, może coś zaczniesz praktykować. I życzę Wam pięknego czasu z samym sobą. Dbajcie o niego, pielęgnujcie go, bo to jest naprawdę bardzo ważne w naszym życiu i przynosi wiele rozwiązań. Taki czas przynosi wiele dobrego, nie tylko dla Ciebie, idąc dalej, dla Twojego otoczenia, dla Twoich bliskich. Wszyscy na tym korzystają tak naprawdę. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!